Kiedy prezydent rozpoczyna kampanię, Secret Service wrzuca wyższy bieg. Prezydent musi wyjść do ludzi, a to jest niebezpieczne. Polityka i ochrona mają sprzeczne cele. W czasie kampanii każdy może zbliżyć się do przywódcy Stanów Zjednoczonych. Nawet zamachowiec. Wszyscy po drugiej stronie taśmy stanowią potencjalne zagrożenie. Tam, gdzie jeden błąd może wywołać światowy kryzys, agenci Secret Service muszą być szybsi, twardsi i sprytniejsi od potencjalnych zamachowców. Nie wystarczą plany A i B, trzeba je mieć aż do Z. Stawką jest bezpieczeństwo wolnego świata. Bez Secret Service prezydent nie przeżyłby poza Białym Domem jednego dnia. Tajniki służb specjalnych. Kampanijny koszmar. Jak na ironię, najbardziej niebezpieczne dla prezydenta USA są jego spotkania z własnymi wyborcami. Ryzyko istnieje zawsze. Nie można zamknąć prezydenta na 4 lata w Camp David. Musimy sprawić, by to ryzyko było jak najmniejsze. Dla prezydenta najważniejsi są obywatele. To właśnie oni wybierają go na to stanowisko. I dzięki nim może zostać na drugą kadencję. Kampania ma wielkie znaczenie dla prezydenta, ale jest koszmarem dla służb specjalnych. W Waszyngtonie jesteśmy u siebie, poza nim nie. Tam trzeba się trochę bardziej wysilić. Właśnie do tego służą dwa transportowce C-17 i 160 ton wyposażenia. Broń, pojazdy, wykrywacze metalu, kuloodporne mównice i tarcze, sprzęt łącznościowy i zakłócający sygnały radiowe. Poza tym armia agentów, snajperów, techników, kierowców i obserwatorów. Setki ludzi, którzy współpracują z setkami innych z lokalnych służb porządkowych. Zanim to wszystko znajdzie się na miejscu, trasę prezydenta sprawdza specjalny zespół zwiadowczy. Przeszukują wszystko, od sklepowych witryn po skrzynki pocztowe i żarówki. Gdziekolwiek pojawia się prezydent, musi być bezpieczny jak w Białym Domu. Taki poziom zabezpieczeń wymaga procedur na każdą ewentualność. Płacą nam za wymyślanie najbardziej szalonych scenariuszy i nie bez powodu. Nie wystarczą plany A i B, trzeba je mieć aż do Z. Każda kampania przypomina o największej porażce służb. Dallas. 22 listopada 1963 roku prezydent Kennedy rozpoczyna starania o reelekcję. Ostrzeżono go, że Dallas to bastion prawicowych ekstremistów, ale zignorował sugestie służb specjalnych. By mieć lepszy kontakt z ludźmi, jechał otwartym kabrioletem. Kiedy kolumna prezydencka opuściła Lowfield, Kennedy odesłał eskortę, w tym także agentów biegnących po obu stronach limuzyny. Chciałby nic nie dzieliło go od wyborców. Kiedy przejeżdżał przez centrum Dallas, był całkowicie odsłonięty. Pamięć tego dnia to zmora wszystkich agentów Secret Service. Musimy o tym pamiętać, choćby dlatego, by już nigdy się to nie powtórzyło. Teraz jesteśmy dużo lepiej przygotowani niż w 62, kiedy zaczynałem. Wtedy też byliśmy, ale niewystarczająco. Prezydent zginął. Dziś prezydenci nie jeżdżą otwartymi limuzynami. Kolumny zawsze ochraniają agenci, którzy mają wyeliminować zagrożenie, zanim padnie trzeci strzał.
Po zabójstwie Kennedy'ego Secret Service wyposażono w rewolwery Smith & Wesson, strzelające amunicją Magnum. To broń, która zwala zamachowca z nóg. Na strzelnicy w Kalifornii były komandos Ken Good i ekspert w dziedzinie uzbrojenia Scott McKay demonstrują siłę tych wydrążonych pocisków. Trafiając w cel z prędkością ponad 400 metrów na sekundę, czubek pocisku rozszerza się i przyjmuje kształt grzyba, masakrując tkanki. Nieźle, co? Fakt. Rana wlotowa jest olbrzymia. Pocisk wyrywał kawał żelu. Prawdziwa jatka. Śmiertelne obrażenia. Nikt by tego nie przeżył. Rewolwer ma jednak pewną wadę. Po 6 strzałach agent musi załadować bębenek. Wyciągam naboje z kieszeni. Jak widzicie, to trwa. Złapałem tylko 5. Reszta wypadła mi z palców. Leżą na ziemi. Potrzebna była zmiana. Dziś agenci używają półautomatycznego pistoletu Sig Sauer P229 z magazynkiem w rękojeści. Dzięki magazynkowi możemy dużo szybciej załadować broń i wyeliminować cel w czasie przynajmniej o połowę krótszym. To dużo poręczniejszy pistolet, zdecydowanie bardziej skuteczny. Można go użyć w mgnieniu oka i błyskawicznie załadować. Pistolet strzela specjalnymi pociskami. Dają agentowi większe szanse na unieszkodliwienie zamachowca. Był agent, Joe Funk, używał każdej broni palnej w arsenale Secret Service. Sig Sauer to doskonała broń. Pojemny magazynek, duża siła ognia, ale nie na tyle, by pocisk przeszedł na wylot i zranił kogoś innego. To po prostu idealna broń do realizacji zadań stojących przed Secret Service. Idealna broń daje agentom przewagę. Ale sama broń to za mało. Cały czas muszą być czujni. Trzeba myśleć, oceniać sytuację, podejmować błyskawiczne decyzje i na bieżąco reagować. To dużo ważniejsze niż siła fizyczna. Wielu ludzi myśli, że Secret Service to zwykli ochroniarze. Rzeczywistość jest jednak taka, że bez nas prezydent nie mógłby nic zrobić ani nigdzie pojechać. Doskonała broń, planowanie i wyszkolenie czynią z agentów najlepszą możliwą ochronę. To dzięki nim prezydent może wykonywać swoje obowiązki nawet w obliczu ataku wroga lub katastrofy. Kampanijny koszmar. 5 czerwca 1968 roku. Robert Kennedy wygrywa prawybory w Kalifornii. W 1968 Robert Kennedy miał olbrzymie szanse na prezydenturę. W Los Angeles Kennedy wygłosił mowę w sali balowej hotelu Ambassador. Dziękuję wszystkim. Teraz wygrajmy w Chicago. Mimo, że był najbardziej prawdopodobnym kandydatem na prezydenta, nie miał ochrony Secret Service. Podziwiałem go. Szkoda, że nie było nas wtedy przy nim. W tamtym czasie ochrona przysługiwała tylko urzędującym prezydentom. Kennedy'ego chronił były agent FBI oraz prywatni ochroniarze. Jednak to, co się stało, było dla Secret Service równie wielką nauczką, co śmierć jego brata. Godzina 12:10. Prowadzony przez dyrektora hotelu Kennedy opuszcza salę balową i wychodzi przez kuchnię. Nagle pojawia się Sirhan Sirhan. W kieszeni ma rewolwer Iver Johnson Cadet. Zamachowiec rzuca się naprzód i oddaje strzały z minimalnej odległości. The
Robert Kennedy zginął, ponieważ zlekceważono wszystkie zasady skutecznej ochrony. Ochroniarze Kennedy'ego byli odważni, ale nie mieli umiejętności Secret Service. Popełnili mnóstwo błędów w świetle obecnych procedur. Przede wszystkim zwiad. Gdziekolwiek ma pojawić się prezydent, zespół zwiadowczy sprawdza wszystko w poszukiwaniu ewentualnych zagrożeń. Zawsze przeprowadzamy zwiad. To nas odróżnia od zwykłej ochrony. Fizyczna obecność ochroniarzy może odstraszyć zamachowców, ale my tak nie działamy. Dla nas ochrona bezpośrednia to ostateczność. Błąd numer jeden. Nikt nie przeszukał hotelu Ambasador ani nie zabezpieczył drogi wyjścia. To wielki budynek, ale nie trzeba zabezpieczać całego. Wystarczy tę część, w której znajdzie się prezydent. Tam sprawdza się dosłownie wszystko. Dziś agenci regularnie ćwiczą to zdarzenie, by już nigdy się nie powtórzyło. Zgodnie z dzisiejszymi procedurami sprawdzają każde wejście, miejsca niebezpieczne oraz wyjścia, którymi mogliby bezpiecznie wyprowadzić Kennedy'ego z hotelu. Osoba chroniona wkracza w przestrzeń, która została już gruntownie sprawdzona przez agentów zespołu zwiadowczego. Wiedzą o niej wszystko. Agenci muszą też umieć zarządzać ruchem ludzi, by stworzyć bezpieczny korytarz dla kandydata oraz wypatrywać potencjalnych zamachowców. Błąd numer dwa. Po przemówieniu Kennedy zszedł do kuchni prowadzonej przez dyrektora hotelu, a nie przez agenta. Tylko jeden ochroniarz był uzbrojony i szedł z tyłu. Według obecnych procedur Kennedy wychodziłby sprawdzoną trasą otoczony przez uzbrojonych agentów. Musi być grupa agentów, którzy go zasłonią i ewakuują. Błąd numer 3. Sirhan zdążył wystrzelić 3 razy, po czym wyrwał się ochroniarzom i zdołał ponownie złapać swoją broń. Dziś to niemożliwe. Mistrz sztuk walki, Martin Wheeler, demonstruje, w jaki sposób agenci skutecznie eliminują napastnika. Ken będzie osobą ochranianą, ja agentem. Przede wszystkim patrzymy na ręce. Wypatrujemy osób, które zachowują się podejrzanie albo coś ukrywają. Jeśli ktoś wyciągnie broń, muszę go obezwładnić, by odebrać mu panowanie nad sytuacją. Jeśli mam czas, wyjmuję własną broń, bo nie wiem, czy broń zamachowca jest sprawna. Agenci Secret Service nie muszą być silniejsi. Wystarczy, że są sprytniejsi. Wiedzą, jak zachowuje się ciało i wykorzystują to w walce. Jednym szybkim ruchem Wheeler chwyta za lufę broni zamachowca i wykręca mu łokieć, rzucając na ziemię. By go obezwładnić, zakłada mu dźwignię i przygniata kolanem. By panować nad sytuacją, Secret Service rozmieszcza agentów w tłumie. W razie czego mogą oni zaatakować napastnika ze wszystkich stron. Czasem jesteśmy zbyt daleko, by od razu odebrać zamachowcowi broń. By się przedrzeć, odpychamy i przewracamy zwykłych ludzi. Kiedy na reakcję są zaledwie sekundy, nawet najmniejszy ruch może mieć olbrzymie znaczenie. Można uderzyć w mięśnie odpowiedzialne za przywodzenie palców. Po takim ciosie zamachowcowi sztywnieje dłoń i trudno mu nacisnąć spust. Równie skuteczny jest cios w kręgosłup lędźwiowy. Ciosy i kopniaki to doskonała metoda obezwładniania zamachowca, o ile panuje się nad jego bronią.
W tym celu trzeba złapać nadgarstek napastnika. Widząc zamachowca z bronią, przede wszystkim trzeba sprawić, by nie celował w osobę ochranianą. Broń można odepchnąć lub wykręcić i wyrwać. Nadgarstek jest osią dźwigni, to bardzo skuteczny chwyt. Najważniejsze, by odebrać napastnikowi broń lub uniemożliwić mu oddanie celnego strzału. Równie ważna jest psychologia. Agent musi być spokojny. Nie można okazać zdenerwowania, bo to mogłoby pobudzić napastnika do działania. Spokój sprawia, że napastnik nie spodziewa się ataku. Im ostrzejsze ruchy będę wykonywał, tym większe prawdopodobieństwo, że naciśnie spust. W ostateczności agenci zasłaniają ochranianego własnym ciałem. Oczywiście można zasłonić klienta przed kulą, ale to nie najlepszy wybór, bo postrzelony nie mógłby go dalej chronić. Takie poświęcenie pozwala politykom robić swoje. Dziś wszyscy kandydaci na prezydenta są objęci ochroną Secret Service. Spotkania z wyborcami to najważniejszy element kampanii, ale dla agentów to koszmar. Ryzyko jest olbrzymie, traktujemy takie spotkania bardzo poważnie. Musimy być bardzo czujni. Ludzie ściskają dłoń prezydenta, poklepują go po plecach. Są blisko, sytuacja może zmienić się w każdej chwili. Musimy umieć reagować natychmiast. Ochrona Secret Service zwykle zaczyna się po prawyborach. Wyjątek zrobiono jedynie dla Baracka Obamy. Senator Obama przyciągał olbrzymie tłumy, dużo większe niż się spodziewano. W miarę jak rosła liczba jego zwolenników, rosło też zagrożenie. Kiedy został prezydentem, stało się jeszcze większe. Obama to antychryst. Kampania daje zamachowcowi wiele możliwości. Jednego dnia prezydent odwiedza przeciętnie 7 miast w 2 stanach i przemawia do 30 tysięcy ludzi. Takie podróże wymagają czegoś większego niż słynna limuzyna zwana bestią. W kwietniu 2011 roku Obama pokazał swój prezydencki autobus. Jest wyposażony w najnowszy sprzęt oraz bezpośrednie łącza z wiceprezydentem i Pentagonem. Poza tym posiada system przeciwpożarowy, zbiorniki z tlenem i prawdopodobnie jest odporny na atak chemiczny oraz biologiczny. Opancerzenie, zaciemnione kuloodporne szyby i policyjne światła to już standard. Kewlarowe opony gwarantują, że prezydent dojedzie dosłownie wszędzie. Każde spotkanie z ludźmi to w rzeczywistości operacja militarna, precyzyjnie zaplanowana przez Secret Service. Jak wygląda podest, gdzie rozmieścić agentów, jaka jest droga ewakuacji, jak zapanować nad tłumem. Kiedy prezydent spotyka się z ludźmi, musimy przewidzieć wszystko. Według jednej z zasad, tłum powinien stać w miejscu, a prezydent być w ruchu. Ludzie nie mogą przechodzić obok prezydenta. To on przechodzi obok nich. Agenci strzegą kandydata, jednocześnie uważnie obserwując tłum. Kiedy prezydent ściska ludziom dłonie, agenci chronią go z przodu i z tyłu. To najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji. Agenci wyszukują wzrokiem osoby podejrzane, zwłaszcza takie, które mogą ukrywać broń. Ręce zawsze są najbardziej niebezpieczne. Nie można strzelać nosem. Ludziom nie wolno trzymać rąk w kieszeniach, żeby nie wiem, jak było zimno. Każe się im je wyjąć. Wszyscy po drugiej stronie taśmy stanowią potencjalne zagrożenie. Wszyscy. Agenci szukają w tłumie twarzy znanych z tysięcy zdjęć, znajdujących się we wciąż aktualizowanej bazie danych. To osoby, o których wiadomo, że nie mają pokojowych zamiarów.
Jednak najlepszym narzędziem jest instynkt, wynikający z wyszkolenia i wielu lat doświadczenia. Decyzje trzeba podejmować błyskawicznie. Czy to tylko rozemocjonowany zwolennik? Czy chce uściskać prezydenta? A może chce mu zrobić krzywdę? Tu odzywa się wyszkolenie i szósty zmysł. Po zachowaniu człowieka oceniamy, jakie są jego intencje. Jeśli ktokolwiek w tłumie wyda się podejrzany agent trzymający prezydenta za pasek, natychmiast go odciąga. Z własnego doświadczenia wiem, że prezydenci i wiceprezydenci nigdy nie protestują. Jeśli ciągnę prezydenta za pasek, on nie oponuje. Wie, że w tej sytuacji najważniejsza jest moja ocena. Jeden agent odciąga ochranianego, pozostali eliminują zagrożenie. W takich warunkach broń jest bezużyteczna. Trudno uniknąć przypadkowych ofiar. Poza tym musimy reagować natychmiast. Wyszkoleni agenci potrafią obezwładnić każdego napastnika. Kiedy jednak dochodzi do katastrof naturalnych, Secret Service staje przed dużo trudniejszym wyzwaniem. Spotkania z ludźmi wymagają określonych procedur w razie zagrożenia. Ekspert w dziedzinie walki wręcz, Martin Wheeler, pokazuje, w jaki sposób agenci mogą chronić prezydenta, nie narażając osób postronnych. Liczą się błyskawiczne decyzje. Na tak krótkim dystansie trudno sięgnąć po broń, trzeba pójść na zwarcie. Poza tym zamachowiec może nie być sam. W tym scenariuszu Ken jest osobą ochranianą, a ci dwaj napastnikami. Kiedy ruszają, staram się ich zatrzymać. Najpierw próbuję ich rozdzielić i powalić. Potem wyciągam broń i całkowicie panuję nad sytuacją. To określona procedura. Żadnych niepotrzebnych ruchów, tylko automatyczne, wyuczone reakcje. Żeby skutecznie obezwładnić napastnika, trzeba zachować spokój i całkowicie panować nad sobą. Trzeba też pamiętać, gdzie osoba chroniona jest w danej chwili. Uderzając napastników w kluczowe miejsca, pozbawiam ich możliwości ruchu. Uzyskuję też efekt psychologiczny, który pomaga mi zapanować nad przeciwnikami. To samo dotyczy walki z napastnikiem uzbrojonym w inną, groźną broń – nóż. W przypadku noża problem polega na tym, że trudno go odebrać. Trzeba się rozluźnić. Instynkt podpowiada ucieczkę, ale trzeba go stłumić, bo chroni się klienta. Ruchy muszą być miękkie, to jest prawie jak taniec. Kiedy napastnik zadaje cios, Wheeler zbija jego rękę, chwyta go za głowę i powala na ziemię. Odbieram mu kontrolę nad ciałem i to w taki sposób, że napastnik nie wie, co się z nim dzieje. Tu liczy się psychika. Trzeba zachować spokój i przewidywać ruchy zamachowca. Gram również moim zachowaniem. Mogę go wystraszyć lub uspokoić. To pomaga uzyskać psychologiczną przewagę. Największą przewagą agentów jest to, że oni są przygotowani na takie sytuacje, a napastnik prawdopodobnie nie. Tym razem Wheeler zbija pchnięcie, uderzając lewą ręką w nadgarstek zamachowca, a prawą zadając cios w splot słoneczny. Szybkie uderzenie w wątrobę i cios łokciem w kręgosłup zapewniają mu przewagę. Potem uderzenie w splot ramienny, gdzie przebiegają nerwy kontrolujące ramię trzymające nóż. Napastnik zostaje obezwładniony w zaledwie 3 sekundy. Secret Service jest przygotowana na wszystkie, nawet najbardziej nieprawdopodobne zagrożenia. Zawsze mamy plan B, plan awaryjny, który pozwala dostosować się do rozwoju sytuacji.
Dlatego odnosimy sukcesy. Plan B istnieje zawsze. By zachować najwyższą sprawność, agenci muszą bezustannie ćwiczyć. Ekspert w dziedzinie uzbrojenia Ken Good pokazuje, jak wyglądają ćwiczenia w tzw. shoothouse, czyli makiecie wnętrza budynku. Shoothouse uczy podejmowania błyskawicznych decyzji w obliczu nagłego zagrożenia. Strzelić czy nie strzelić, wejść czy wycofać się po wsparcie. Wchodząc do tych pomieszczeń, nie tylko szukamy przeciwników. Musimy też podejmować natychmiastowe decyzje, aby bezpiecznie dotrzeć do końca. Dla agentów, którzy muszą podejmować decyzje na wagę życia, shoothouse jest miejscem nauki. Tu uczą się w ułamku sekundy określać, czy mają do czynienia z przyjacielem, czy z wrogiem. To jednak tylko drobny wycinek szkolenia agentów Secret Service. Co miesiąc przechodzą egzaminy sprawdzające ich umiejętności, w tym egzaminy strzeleckie. Taktyczne i z walki wręcz. Muszą być gotowi chronić życie prezydenta Stanów Zjednoczonych bez względu na miejsce i czas. To zostaje w człowieku na zawsze. U niektórych mniej, u innych bardziej, ale zostaje. Wchodzę do pokoju i automatycznie oceniam sytuację, planuję drogę ewakuacji. Nie potrafię inaczej, to już moja natura i pewnie już tak będzie do końca. Wyszkolenie wchodzi im w krew, dając pewność działania w każdej sytuacji. Agenci Secret Service zrobią wszystko, by ochronić prezydenta. Nawet przed zagrożeniem, którego nie widać. Kiedy prezydent wyrusza w podróż, Secret Service staje przed wielkim wyzwaniem. W sytuacji kryzysowej ryzyko jest jeszcze wyższe. Trudniejsze są nieplanowane wizyty w rejonach katastrof. To nagłe podróże w miejsca katastrof lub klęsk żywiołowych, przed którymi nie było czasu na odpowiednie przygotowania. Secret Service nie lubi działać w pośpiechu. Oczywiście niepokój wzrasta, ponieważ zwykle działamy w bardzo zaplanowany sposób. Nieplanowane wizyty są dla nas trudne, ale i na nie mamy odpowiednie procedury. Nawet wtedy na miejscu najpierw pojawia się zespół zwiadowczy. Prezydent ma przylecieć i jak najszybciej odlecieć. W czasie wizyt w rejonach katastrof, gdzie lokalne służby porządkowe mają pełne ręce roboty, z reguły wykorzystuje się śmigłowiec. Takie szybkie wizyty robią czasem nie najlepsze wrażenie. Ludzie muszą zrozumieć, że to nie jest przejaw obojętności prezydenta. W rejonach dotkniętych katastrofami i tak panuje spore zamieszanie, a obecność prezydenta tylko je pogłębia. W sytuacji kryzysowej agenci muszą prosić o pomoc lokalne służby, które i bez tego mają mnóstwo zajęć. Ściągamy Gwardię Narodową i wojsko. Zwykle nie korzystamy z ich pomocy, bo w normalnej sytuacji wszystkim zajmują się lokalne służby porządkowe. Ale w warunkach kryzysowych korzystamy z każdego dostępnego wsparcia. W takich sytuacjach prezydent podróżuje na pokładzie Marine One. Dwusilnikowy śmigłowiec Sikorski White Hawk VH-60M ma zasięg prawie 1000 km, a jego prędkość maksymalna to 300 km na godzinę. Widoki z Marine One są zachwycające. Lata się nad obszarami normalnie zamkniętymi dla lotów. Kiedyś leciałem 200 metrów od pomnika Waszyngtona. Miałem wrażenie, że mogę go dotknąć. To było niesamowite. Lot śmigłowcem w rejon katastrofy może być niebezpieczny. Według niepotwierdzonych pogłosek Marine One został ostatnio wyposażony w tak zwany lidar. Wiązka lasera na bieżąco tworzy trójwymiarowy obraz otoczenia śmigłowca, co umożliwia pilotowi lot nawet przy zerowej widoczności.
Lidar wykrywa też zagrożenia biologiczne i chemiczne, dzięki czemu maszyna może ich skutecznie unikać. Na Ziemi nie ma jednak alternatywy dla zwiadu. Kiedy prezydent odwiedza rejon zniszczony, na przykład przez huragan, nikt nie chce, by przypadkowo nadepnął na zerwany kabel elektryczny i został porażony prądem. Sprawdzane jest wszystko, nawet drogi. Mogły zostać podmyte lub uszkodzone. Musimy mieć pewność, że wytrzymają ciężar samochodów prezydenta i jego obstawy. Wizyty na zniszczonych terenach są niebezpieczne, ale przywracają spokój i porządek oraz dodają otuchy. Prezydent musi spotykać się z ludźmi, a agenci muszą mu to umożliwić. Ilu ludzi może powiedzieć, że ściskało dłoń prezydenta? To wielkie przeżycie. Prezydenci rozumieją, że to część ich pracy. Problem w tym, że przy takich okazjach ludzie są bardzo blisko prezydenta. Agenci muszą być bardzo czujni. Chaos w strefie katastrofy rodzi szczególne wyzwania. Klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne i tym podobne wydarzenia sprawiają, że niektórzy ludzie nie wytrzymują związanego z tym stresu. Ryzyko niebezpiecznych zachowań zdecydowanie rośnie. To najgorszy rodzaj zagrożenia. Niezrównoważony psychicznie zamachowiec. Agenci zwą go szakalem. Zamachowcy bywają różni. Największym zagrożeniem są jednak tacy, których agenci nazywają szakalami. Szakal to żargonowe określenie samotnego, często niezrównoważonego psychicznie zamachowca. Motywy szakala nie zawsze są jasne, co znacznie utrudnia jego wykrycie. Powszechnie uważa się, że zamach na polityka ma podłoże polityczne, ale w Stanach Zjednoczonych jest inaczej. Zabójcy chcą rozgłosu. Szukają celu, który zapewni im sławę. Secret Service musi więc szukać osób, które chcą zabić prezydenta z powodów innych niż polityka. Motywy zamachowca bywają kompletnie nieprzewidywalne. Ludzie, którzy decydują się na zamach na prezydenta, są z reguły psychicznie niezrównoważeni. Dlatego Secret Service blisko współpracuje z psychiatrami i psychologami. Okazuje się, że motywem zamachu może być cokolwiek. Rozpacz, utrata wszystkiego lub tylko wrażenie utraty wszystkiego. Ludzie dochodzą do granicy wytrzymałości, za którą jedynym rozwiązaniem jest przemoc. W roku 1972 mężczyzna próbował wykorzystać fakt, iż gubernator George Wallace zignorował ostrzeżenia agentów i wyszedł do ludzi. Był świeżo po wygranych demokratycznych prawyborach w Michigan. To było w Laurel. Gubernator Wallace miał się tam zatrzymać. Nie wszyscy byli zachwyceni jego wizytą. Wcześniej ludzie witali gubernatora bardzo ciepło, więc myślał, że tym razem będzie podobnie. Zszedł z podium, podwinął rękawy i zaczął ściskać ludziom ręce. Problem w tym, że nikt tych ludzi nie sprawdził. W tłumie stał niezrównoważony psychicznie Arthur Bremer. Kiedy Wallace wychylił się nad taśmą, agenci próbowali go odciągnąć. Bremer dostrzegł lukę w ochronie i zaczął strzelać. W Wallace'a trafiło 5 pocisków. Przeżył, ale był sparaliżowany i musiał przerwać kampanię. Agenci natychmiast obezwładnili Bremera. Okazało się, że nie była to jego pierwsza próba. W jego pokoju znaleźliśmy pamiętnik. Dwukrotnie próbował zastrzelić Nixona, ale z powodu obecności agentów nie mógł podejść wystarczająco blisko. Przypadek Bremera nie był odosobniony. Jego sukces zainspirował niejakiego Johna Hinckleya Juniora do zamachu na prezydenta Ronalda Reagana.
Zanim zainteresował się Reaganem Hinckley, śledził prezydenta Cartera. Jego motywy były zaskakujące. Wierzył, że zabijając jakiegokolwiek prezydenta, zrobi wrażenie na aktorce Jodie Foster. To pokazuje, jak trudno jest namierzyć szakala, zanim zaatakuje. Większość z tych ludzi nie była notowana, a nie można obserwować wszystkich niezadowolonych Amerykanów. Secret Service może jedynie na bieżąco aktualizować bazę danych niebezpiecznych osób. Skalę zagrożenia ustalamy na podstawie zachowania. To nie jest klasyczny profil psychologiczny. Szukamy zachowań budzących podejrzenia, po czym zbieramy dane o danej osobie i jej sytuacji. Szakal nierzadko sam ujawnia swój zamiar. Otwarcie mówią, że chcą zabić prezydenta albo pierwszą damę. Ktoś to słyszy i przekazuje dalej. W żargonie Secret Service takie przechwałki noszą nazwę przecieku. Potencjalni zamachowcy dzielą się swoimi pomysłami. Opowiadają o nich znajomym, czasem opisują je w internecie, szukając poparcia lub jakichkolwiek wskazówek, jak dokonać zamachu. Przecieki pomagają nam zapobiec zagrożeniu, dlatego szukamy ich wszędzie i praktycznie bez przerwy, na przykład na portalach społecznościowych. Kiedy pojawia się podejrzenie, autor wpisu natychmiast trafia do bazy danych Secret Service. Po pierwszym raporcie agenci natychmiast przyglądają się tej osobie, co wiemy o jej sytuacji, czy przeżywa kryzys. Wywiad dostarcza wszystkich potrzebnych informacji, poza tym miejscowe oddziały agencji i policja wskazują nam ludzi, którzy mogą sprawiać problemy. W roku 91 anonimowy rozmówca groził Billowi Clintonowi. Ktoś zadzwonił do radia i powiedział, że Clinton uchylał się przed poborem, że to długowłosy hippies. Prowadzący zapytał, co to znaczy. Mężczyzna odparł, że jest wielu snajperów z Wietnamu, którzy go nie lubią. To była zakamuflowana groźba. Secret Service założyła specjalną infolinię. Ktoś zadzwonił i powiedział, znam tego faceta, to mój sąsiad. Poznałem go po głosie. Rzecz jasna, wzięliśmy adres. A potem facet spytał, będziecie u niego? Tak. Zabierzecie mu moją kosiarkę? Pojechaliśmy tam. Przesłuchaliśmy go. Potwierdził, tak, to ja dzwoniłem, ale nie zamierzam do niego strzelać. Powiedzieliśmy mu, słuchaj Charlie, w dniu wizyty lepiej nie wychodzi z domu, bo tu i tam będą czekali uzbrojeni agenci. Rozumiemy się? Lepiej zostań w domu. Mimo przygotowań i zabezpieczeń napastnikowi czasem udaje się przedrzeć. Wtedy agenci muszą zdać się na swoje doświadczenie i instynkt, by w porę dostrzec zagrożenie. Czujne oko agentów może wyłapać szakala, lecz niektórych ataków nie da się powstrzymać. Września 2001 roku zdarzył się koszmar. Coś, czego nawet Secret Service nie przewidziała. Byłem w biurze terenowym w Melville, jakieś 45 kilometrów od Manhattanu. Nagle wpadł nasz agent, krzycząc, że w World Trade Center wybuchła bomba. Nie wierzyliśmy własnym oczom. Patrzyliśmy, jak w budynek wbija się drugi samolot i po chwili bucha z niego ogień i dym. Czuliśmy, jakby to była apokalipsa, jakby świat się skończył. Wróg zaatakował Amerykę, a prezydent George W. Bush był w szkole podstawowej pod Tampą, 1500 kilometrów od Białego Domu. Panowało zamieszanie. Krążyły pogłoski, że zaatakowano także Departament Stanu, że terroryści planują uderzyć w Biały Dom. W kraju wybuchł chaos. Nikt nie wiedział, kiedy i skąd padną kolejne ciosy.
Nikt nie wiedział, czy ktoś nie planuje na przykład ataku rakietowego na kolumnę prezydencką w Tampie. Agenci myśleli tylko o tym, by jak najszybciej wsadzić prezydenta do Air Force One. Ocenę sytuacji zastawili na później. O godzinie 9:35 kolumna opuściła szkołę podstawową i przewiozła prezydenta na lotnisko w Sarasocie, 6 kilometrów dalej. W tym czasie trzeci samolot uderzył w Pentagon. Zaatakowano Waszyngton. Zginąć mógł każdy członek administracji, nie tylko prezydent. Po raz pierwszy w swojej historii Secret Service zrealizowała plan ewakuacji wszystkich 15 najwyższych urzędników, którzy mogliby objąć przywództwo kraju w razie śmierci prezydenta lub jego kolejnych zastępców. Agenci, którzy 11 września towarzyszyli prezydentowi Bushowi, czuli, że całe ich szkolenie zmierzało właśnie do tego. Przez całe życie przygotowywali się na taką właśnie ewentualność. Mieli gotowy plan natychmiastowej ewakuacji prezydenta. O godzinie 9:57 Air Force One uniósł się w powietrze. Eskortowały go dwa myśliwce F-16, wyposażone w pociski powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, zdolne do niszczenia celów w odległości 70 km oraz szybkostrzelne działka Gatlinga. Ta siła ognia miała odstraszyć potencjalnego agresora. Zawsze sięgamy po broń adekwatną do zagrożenia. Prezydent musiał krążyć w powietrzu aż do chwili znalezienia bezpiecznego miejsca lądowania. Jednocześnie musiał rządzić krajem, jakby wciąż zasiadał w gabinecie owalnym. Air Force One jest do tego przygotowany. Jego systemy łączności składają się z prawie 400 km kabli, 85 pokładowych telefonów, 19 monitorów telewizyjnych, łączy internetowych oraz urządzeń szyfrujących, dzięki którym prezydent utrzymuje kontakt ze światem. W razie potrzeby prezydent może przebywać w powietrzu nawet kilka dni. Air Force One nie musi lądować przez długi czas. Może tankować w powietrzu. Agenci chcieli zabrać prezydenta prosto do tajnego schronu, ale prezydent miał inne plany. Ludzie oczekują, że prezydent im pomoże. W czasie kryzysu oczekują, że zjawi się natychmiast i powie im, co się dzieje i co powinni robić. A Secret Service musi być na to przygotowana. O godzinie 18:40 Air Force One wylądował w bazie lotniczej Andrews nieopodal Kapitolu. Prezydent mógł przemówić do narodu z prawdziwego gabinetu owalnego. Terroryści mogą wstrząsnąć fundamentami naszych najwyższych budynków, ale nie naruszą fundamentów Ameryki. Planowanie i szkolenie pomogło Secret Service zażegnać kryzys. Tego dnia Secret Service spisała się doskonale. Inne agencje miały kłopoty, ale w Secret Service nie było chaosu. 11 września pokazał nam, z czym naprawdę walczymy. Miałem wtedy za sobą dopiero 3 lata służby. Wtedy zrozumiałem, że na świecie naprawdę są źli ludzie, którzy są gotowi zabić nas bez mrugnięcia okiem. Wielu ludzi zginęło wtedy straszną śmiercią. Terroryści chcieli przestraszyć Amerykę. Tego dnia, 11 września, wszyscy agenci wykonali swoje zadania zgodnie z naszym mottem. On that specific day, on 9/11, there's no question they were needed most on that day. Strzec prezydenta dla dobra wszystkich Amerykanów. Wersja polska, Studio Company, tekst Marcin Skrobujący, Tłum. Kiedy prezydent ściska ludziom dłonie, agenci chronią go z przodu i z tyłu. To najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji. Agenci wyszukują wzrokiem osoby podejrzane, zwłaszcza takie, które mogą ukrywać broń. Ręce zawsze są najbardziej niebezpieczne. Nie można strzelać nosem.
Ludziom nie wolno trzymać rąk w kieszeniach, żeby nie wiem jak było zimno. Każe się im je wyjąć. Wszyscy po drugiej stronie taśmy stanowią potencjalne zagrożenie. Wszyscy. Agenci szukają w tłumie twarzy znanych z tysięcy zdjęć, znajdujących się we wciąż aktualizowanej bazie danych. To osoby, o których wiadomo, że nie mają pokojowych zamiarów. Jednak najlepszym narzędziem jest instynkt, wynikający z wyszkolenia i wielu lat doświadczenia. Decyzje trzeba podejmować błyskawicznie. Czy to tylko rozemocjonowany zwolennik? Czy chce uściskać prezydenta? A może chce mu zrobić krzywdę? Tu odzywa się wyszkolenie. I płacą nam za wymyślanie najbardziej szalonych scenariuszy. I nie bez powodu. Nie wystarczą plany A i B, trzeba je mieć aż do Z. Każda kampania przypomina o największej porażce służb. Dallas. 22 listopada 1963 roku prezydent Kennedy rozpoczyna starania o reelekcję. Ostrzeżono go, że Dallas to bastion prawicowych ekstremistów, ale zignorował sugestie służb specjalnych. By mieć lepszy kontakt z ludźmi, jechał otwartym kabrioletem. Kiedy kolumna prezydencka opuściła Lowfield, Kennedy odesłał eskortę, w tym także agentów biegnących po obu stronach limuzyny. Chciałby nic nie dzieliło go od wyborców. Kiedy przejeżdżał przez centrum Dallas, był całkowicie odsłonięty. Pamięć tego dnia to zmora wszystkich agentów Secret Service. Musimy o tym pamiętać, choćby dlatego, by już nigdy się to nie powtórzyło. Teraz jesteśmy dużo lepiej. Wizyty na zniszczonych terenach są niebezpieczne, ale przywracają spokój i porządek oraz dodają otuchy. Prezydent musi spotykać się z ludźmi, a agenci muszą mu to umożliwić. Ilu ludzi może powiedzieć, że ściskało dłoń prezydenta? To wielkie przeżycie. Prezydenci rozumieją, że to część ich pracy. Problem w tym, że przy takich okazjach ludzie są bardzo blisko prezydenta. Agenci muszą być bardzo czujni. Chaos w strefie katastrofy rodzi szczególne wyzwania. Klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne i tym podobne wydarzenia sprawiają, że niektórzy ludzie nie wytrzymują związanego z tym stresu. Ryzyko niebezpiecznych zachowań zdecydowanie rośnie. To najgorszy rodzaj zagrożenia. Niezrównoważony psychicznie zamachowiec. Agenci zwą go szakalem. Zamachowcy bywają różni. Największym zagrożeniem są jednak tacy, których agenci nazywają szakalami. Szakal to żargonowe określenie samotnego, często niezrównoważonego psychicznie zamachowca. Zerowej widoczności. Lidar wykrywa też zagrożenia biologiczne i chemiczne, dzięki czemu maszyna może ich skutecznie unikać. Na Ziemi nie ma jednak alternatywy dla zwiadu. Kiedy prezydent odwiedza rejon zniszczony, na przykład przez huragan, nikt nie chce, by przypadkowo nadepnął na zerwany kabel elektryczny i został porażony prądem. Sprawdzane jest wszystko, nawet drogi. Mogły zostać podmyte lub uszkodzone. Musimy mieć pewność, że wytrzymają ciężar samochodów prezydenta i jego obstawy. Wizyty na zniszczonych terenach są niebezpieczne, ale przywracają spokój i porządek oraz dodają otuchy.
Prezydent musi spotykać się z ludźmi, a agenci muszą mu to umożliwić. Ilu ludzi może powiedzieć, że ściskało dłoń prezydenta? To wielkie przeżycie. Prezydenci rozumieją, że to część ich pracy. Problem w tym, że przy takich okazjach ludzie są bardzo blisko prezydenta. Agenci muszą być bardzo czujni. Chaos w strefie katastrofy rodzi szczególne wyzwania. Klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne i tym podobne wydarzenia sprawiają, że niektórzy ludzie nie wytrzymują związanego z tym. Człowiek w tłumie wyda się podejrzany, agent trzymający prezydenta za pasek natychmiast go odciąga. Z własnego doświadczenia wiem, że prezydenci i wiceprezydenci nigdy nie protestują. Jeśli ciągnę prezydenta za pasek, on nie oponuje. Wie, że w tej sytuacji najważniejsza jest moja ocena. Jeden agent odciąga ochranianego, pozostali eliminują zagrożenie. W takich warunkach broń jest bezużyteczna. Trudno uniknąć przypadkowych ofiar. Poza tym musimy reagować natychmiast. Wyszkoleni agenci potrafią obezwładnić każdego napastnika. Kiedy jednak dochodzi do katastrof naturalnych, Secret Service staje przed dużo trudniejszym wyzwaniem. Spotkania z ludźmi wymagają określonych procedur w razie zagrożenia. Ekspert w dziedzinie walki wręcz, Martin Wheeler, pokazuje, w jaki sposób agenci mogą chronić prezydenta, nie narażając osób postronnych. Liczą się błyskawiczne decyzje. Na tak krótkim dystansie trudno sięgnąć po broń. Trzeba pójść na zwarcie. Zgodnie z dzisiejszymi procedurami sprawdzają każde wejście, miejsca niebezpieczne oraz wyjścia, którymi mogliby bezpiecznie wyprowadzić Kennedy'ego z hotelu. Osoba chroniona wkracza w przestrzeń, która została już gruntownie sprawdzona przez agentów zespołu zwiadowczego. Wiedzą o niej wszystko. Agenci muszą też umieć zarządzać ruchem ludzi, by stworzyć bezpieczny korytarz dla kandydata oraz wypatrywać potencjalnych zamachowców. Błąd numer 2. Po przemówieniu Kennedy zszedł do kuchni prowadzonej przez dyrektora hotelu, a nie przez agenta. Tylko jeden ochroniarz był uzbrojony i szedł z tyłu. Według obecnych procedur Kennedy wychodziłby sprawdzoną trasą otoczony przez uzbrojonych agentów. Musi być grupa agentów, którzy go zasłonią i ewakuują. Błąd numer 3. Sirhan zdążył wystrzelić 3 razy, po czym wyrwał się ochroniarzom i zdołał ponownie złapać swoją broń. Dziś to niemożliwe. Mistrz sztuk walki, Martin Wheeler, demonstruje, w jaki sposób agenci skutecznie eliminują napastnika. Wizyty robią czasem nie najlepsze wrażenie. Ludzie muszą zrozumieć, że to nie jest przejaw obojętności prezydenta. W rejonach dotkniętych katastrofami i tak panuje spore zamieszanie, a obecność prezydenta tylko je pogłębia. W sytuacji kryzysowej agenci muszą prosić o pomoc lokalne służby, które i bez tego mają mnóstwo zajęć. Ściągamy Gwardię Narodową i wojsko. Zwykle nie korzystamy z ich pomocy, bo w normalnej sytuacji wszystkim zajmują się lokalne służby porządkowe. Ale w warunkach kryzysowych korzystamy z każdego dostępnego wsparcia. W takich sytuacjach prezydent podróżuje na pokładzie Marine One. Dwusilnikowy śmigłowiec Sikorski White Hawk VH-60M ma zasięg prawie 1000 km, a jego prędkość maksymalna to 300 km na godzinę. Widoki z Marine One są zachwycające. Lata się nad obszarami normalnie zamkniętymi dla lotów. Kiedyś leciałem 200 metrów od pomnika Waszyngtona. Miałem wrażenie, że mogę go dotknąć. To było niesamowite.
Lot śmigłowcem w rejon katastrofy może być niebezpieczny. Według niepotwierdzonych pogłosek Marine One został ostatnio wyposażony w tak zwany ludziom ręce. Problem w tym, że nikt tych ludzi nie sprawdził. W tłumie stał niezrównoważony psychicznie Arthur Bremer. Kiedy Wallace wychylił się nad taśmą, agenci próbowali go odciągnąć. Bremer dostrzegł lukę w ochronie i zaczął strzelać. W Wallace'a trafiło 5 pocisków. Przeżył, ale był sparaliżowany i musiał przerwać kampanię. Agenci natychmiast obezwładnili Bremera. Okazało się, że nie była to jego pierwsza próba. W jego pokoju znaleźliśmy pamiętnik. Dwukrotnie próbował zastrzelić Nixona, ale z powodu obecności agentów nie mógł podejść wystarczająco blisko. Przypadek Bremera nie był odosobniony. Jego sukces zainspirował niejakiego Johna Hinckleya Jr. do zamachu na prezydenta Ronalda Reagana. Zanim zainteresował się Reaganem, Hinckley śledził prezydenta Cartera. Jego motywy były zaskakujące. Wierzył, że zabijając jakiegokolwiek prezydenta, zrobi wrażenie na aktorce Judy Foster. To pokazuje, jak zaatakowano Waszyngton. Zginąć mógł każdy członek administracji, nie tylko prezydent. Po raz pierwszy w swojej historii Secret Service zrealizowała plan ewakuacji wszystkich 15 najwyższych urzędników, którzy mogliby objąć przywództwo kraju w razie śmierci prezydenta lub jego kolejnych zastępców. Agenci, którzy 11 września towarzyszyli prezydentowi Bushowi, czuli, że całe ich szkolenie zmierzało właśnie do tego. Przez całe życie przygotowywali się na taką właśnie ewentualność. Mieli gotowy plan natychmiastowej ewakuacji prezydenta. O godzinie 9:57 Air Force One uniósł się w powietrze. Eskortowały go 2 myśliwce F-16, wyposażone w pociski powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, zdolne do niszczenia celów w odległości 70 km oraz szybkostrzelne działka Gatlinga. Ta siła ognia miała odstraszyć potencjalnego agresora. Zawsze sięgamy po broń adekwatną do zagrożenia. Prezydent musiał krążyć w powietrzu aż do chwili znalezienia bezpiecznego miejsca lądowania. Secret Service nie lubi działać w pośpiechu. Oczywiście niepokój wzrasta, ponieważ zwykle działamy w bardzo zaplanowany sposób. Nieplanowane wizyty są dla nas trudne, ale i na nie mamy odpowiednie procedury. Nawet wtedy na miejscu najpierw pojawia się zespół zwiadowczy. Prezydent ma przylecieć i jak najszybciej odlecieć. W czasie wizyt w rejonach katastrof, gdzie lokalne służby porządkowe mają pełne ręce roboty, z reguły wykorzystuje się śmigłowiec. Takie szybkie wizyty robią czasem nie najlepsze wrażenie. Ludzie muszą zrozumieć, że to nie jest przejaw obojętności prezydenta. W rejonach dotkniętych katastrofami i tak panuje spore zamieszanie, a obecność prezydenta tylko je pogłębia. W sytuacji kryzysowej agenci muszą prosić o pomoc lokalne służby, które i bez tego mają mnóstwo zajęć. Ściągamy Gwardię Narodową i wojsko. Zwykle nie korzystamy z ich pomocy, bo w normalnej sytuacji wszystkim zajmują się lokalne służby porządkowe. Ale w warunkach kryzysowych Po raz pierwszy w swojej historii Secret Service zrealizowała plan ewakuacji wszystkich 15 najwyższych urzędników, którzy mogliby objąć przywództwo kraju w razie śmierci prezydenta lub jego kolejnych zastępców.
Agenci, którzy 11 września towarzyszyli prezydentowi Bushowi, czuli, że całe ich szkolenie zmierzało właśnie do tego. Przez całe życie przygotowywali się na taką właśnie ewentualność. Mieli gotowy plan natychmiastowej ewakuacji prezydenta. O godzinie 9:57 Air Force One uniósł się w powietrze. Eskortowały go dwa myśliwce F-16, wyposażone w pociski powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, zdolne do niszczenia celów w odległości 70 km oraz szybkostrzelne działka Gatlinga. Ta siła ognia miała odstraszyć potencjalnego agresora. Zawsze sięgamy po broń adekwatną do zagrożenia. Prezydent musiał krążyć w powietrzu aż do chwili znalezienia bezpiecznego miejsca lądowania. Jednocześnie musiał rządzić krajem, jakby wciąż zasiadał w gabinecie owalnym. Air Force One jest do tego przygotowany. Jego sezam do niego strzelać. Powiedzieliśmy mu, słuchaj Charlie, w dniu wizyty lepiej nie wychodzić z domu, bo tu i tam będą czekali uzbrojeni agenci. Rozumiemy się? Lepiej zostań w domu. Mimo przygotowań i zabezpieczeń napastnikowi czasem udaje się przedrzeć. Wtedy agenci muszą zdać się na swoje doświadczenie i instynkt, by w porę dostrzec zagrożenie. Czujne oko agentów może wyłapać szakala, lecz niektórych ataków nie da się powstrzymać. Września 2001 roku zdarzył się koszmar. Coś, czego nawet Secret Service nie przewidziała. Byłem w biurze terenowym w Melville, jakieś 45 km od Manhattanu. Nagle wpadł nasz agent, krzycząc, że w World Trade Center wybuchła bomba. Nie wierzyliśmy własnym oczom. Patrzyliśmy, jak w budynek wbija się drugi samolot i po chwili bucha z niego ogień i dym. Czuliśmy, jakby to była apokalipsa, jakby świat się skończył. Wróg zaatakował Amerykę, a prezydent George W. Bush był w szkole podstawowej pod Tampą, 1500 km od Białego Domu.